Walczą tam wszystkie goście. Długa, emocjonująca wymiana. Ale kończy się to wszystko punktem na gości z Gdańska. Proszę Państwa, pierwszy odpowiedź 19-19. Na zawodnicy Mateusz Janikowski. Proszę Państwa, pierwsze odsłonie tego spotkania. 22-20. Prowadzi ekipa Andrzeja Kuchola. Przedstawiłem Państwu pierwszych trenerów w obu zespołach. Jeśli chodzi o zespół z Gdańska, pierwszym trenerem jest oczywiście Michał Winiarski. 240 występów w reprezentacji Polski. Przypomnę Państwu, mistrz świata z 2014 roku. Zwycięzca Ligi Światowej w 2012 roku. Trzykrotny mistrz Polski. Mistrz Włoch. Złoty medal Ligi Mistrzów. I można było tak długo. O trenerze gości. Drugim trenerem Roberto Rotari. Statystykiem Dominik Kosnyk. Trenerem przygotowania fizycznego Wojciech Bańbuła. A kierownikiem drużyny Jacek Ryba. Oto wracamy do tych emocji. Przyjmę prośbę do Państwa! Wszyscy! Wszystkie ręce! Kevin! Kevin! Kevin jest gotowy! To był as serwisowy! Wszyscy! Razem! Niech poczuje, że nie jest sam! Wszystkie ręce! Jest dwóch dla gości z Gdańska, Bartosz Filipiak. Atakujący drefla, 197 cm. Przypomnę, brąz Ligi Narodów w Chicago. No i to jest bohater ostatniej akcji. Proszę Państwa, można, śmiało, a nawet trzeba, głośno! Wszyscy stają i śpiewają! Wszyscy stają i śpiewają! Andreas Takwam! I białe miejsce! Poziom no, był dzisiaj, powiedzmy, przeciętny. To nie był jakiś wybitny mecz z obu stron. Dla nas ważne, żeby ten zespół, który stworzyliśmy, żeby pokazał się, ważne było, żeby pokazał się przy tej suwalskiej publiczności, bo tak naprawdę gramy pierwszy mecz, to był dla nas pierwszy mecz, więc też i ten poziom nas był zupełnie inny, ale ważne, żeśmy wygrali, żeby chłopcy pokazali swój potencjał,
Myślę, że fajnie, że jutro będziemy mieli możliwość spotkania się z zespołem z Warszawy. To jest dla nas każdy mecz z takim mocnym przeciwnikiem, to jest ogromny plus. Także cieszymy się ze zwycięstwa, ale także powiedzmy już w tej drugiej części meczu z jakości gry, bo to już później ta druga część meczu naprawdę wyglądała fajnie. Te sparingi to jest jedna rzecz, ale proszę mi wierzyć, jak przyjdą rozgrywki ligowe, to będą inne zespoły. Do nas dołączy tak naprawdę rozgrywający Tuaniga, Krewlów również nie jest w tym momencie w pełnym składzie, więc ten poziom gry się zmieni. Poza tym dołączymy do tego jeszcze oczywiście odpowiednią dyspozycję, którą przygotowujemy na początek sezonu. Więc oba zespoły będą grały na pewno na zupełnie innym poziomie. Mam nadzieję, że zwycięski dla nas, a przede wszystkim mam nadzieję, że w meczu w Suwałkach. Dla nas ten turniej w Suwałkach jest ważny z punktu widzenia takiego, że gramy pierwszy mecz przed własną publicznością, ale jeszcze ważniejszy jest z perspektywy przygotowania zawodników do ligi, więc musimy sprawdzać wszystkich zawodników. I dzisiaj Kamil nie grał, ale na pewno jutro swoją szansę dostanie i dalej będziemy składem rotować, bo ten wynik tak naprawdę jest sprawą drugorzędną. Dla nas cel jest jeden na ten sezon, utrzymać się w lidze. Myślę, że w momencie, w jakim myśmy tworzyli ten zespół zawodników, cel, jaki sobie postawiliśmy i jaki postawił klub przede mną, przed zespołem, to jest utrzymanie się w lidze. Na tej podstawie można budować bazę tego, co się może wydarzyć w przyszłości. Także lepiej robić to małymi kroczkami, niż robić to z perspektywy takiej, jaki rok temu zrobił Szczecin, zespół, którego już nie ma w lidze. Także spokojnie trzeba budować struktury organizacyjne, spokojnie budować ten budżet, a resztę to proszę zostawić już trenerom i zawodnikom. Jest miło przegrywać, to na pewno. Natomiast jest to pewien etap przygotowań, którym tak naprawdę ja sam poznaję zespół i sprawdzam kilka rozwiązań, które tak naprawdę muszę sprawdzić teraz, bo nic już nie będzie na to czasu. Graliśmy troszeczkę inaczej w innym zestawieniu niż ostatni turniej i ta gra na dzisiaj wyglądała dużo, dużo słabiej. Powiem tak, że w Plusidze naprawdę nie ma zespołu, w którym można powiedzieć, że będzie się grało łatwo. Ja w swoim zespole tylko mówię nawet o czołówce. Tutaj każdy będzie musiał walczyć o punkty z wszystkimi i wynik dla każdego myślę, że jest sprawą otwartą. Oczywiście są faworyci, ale myślę, że nie zabraknie też niespodzianek.
Cieszą się siatkarze z Gdańska. No pozytywnie, wygraliśmy 3-0, to najważniejsze, żeby wygrywać. Myślę, że gra też fajnie to wyglądało. Wiadomo, jeszcze jest sporo rzeczy do poprawy, sporo możliwości, więc nie pozostaje nam nic innego, jak trenować i poprawiać, zgrywać się i poprawiać swoje umiejętności. Chyba dobrze się czujesz w tych Suwałkach, bo jesteś bardzo skuteczny. Zobaczymy. Na razie dobrze się czuję fizycznie, zobaczymy, jak to będzie w sezonie. Jeszcze tak jak mówiłem, dużo pracy przed nami i tyle, nie? Na papierze ładnie to wygląda. Śledzk kontra Brech 3-0. Jakieś wnioski mamy wysuwać? No tak jak mówiłem, ważne zwycięstwo, ale to dopiero jest początek tego sezonu, dopiero gramy pierwsze można powiedzieć poważne sparingi, więc to jest dopiero początek, ale ważne zwyciężyliśmy i to jest też ważne. Śledzmalu, Suwałki. Raz jeszcze serdecznie Państwa zapraszamy na jutrzejsze spotkania. Lecą trzecie miejsce o godzinie 11:00. Jedni finał około 13:00. No i przypomnę, że od 12:00 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji pod trybuną w holu będzie można kupić karnety na wegetacji sezon MTS-u Śledzmalu, Suwałki w Plusnice. Kto pierwszy, najlepszy, kto kupuje teraz, wybiera sobie najlepsze miejsca. Przypomnę, jutro o 12:00 będzie można kupić karnety na mecze białoniemieckich. A teraz...
hałas! Razem możemy więcej! Pomóżmy! Bartosz Winkiel. No i proszę Państwa, to jest koniec. Koniec tego spotkania, proszę Państwa, trzecią osłonę. Wygrywa liga już 25-22. Keeps me in motion. She won't come to me anymore.